Szanowni Państwo, otwieram 26. Rady Miejskiej. Witam serdecznie Państwa radnych, Państwa sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik. Wszystkich Państwa, którzy uczestniczą z nami za pośrednictwem transmisji na podstawie wiadomości z systemu i z obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych komplet, co stanowi się form do podejmowania prawomocnej uchwał i decyzji. Czy do porządku obrad komisji? Proszę Państwa. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad w punkcie 4 podpunkt D dodatkowej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Międzynarodową Pomoc Finansowej Województwa Lubelskiego. Konieczność podjęcia tej uchwały w kształcie związane jest z rozstrzygnięciem przetargowym w dniu 3 listopada i chodzi o dostosowanie środków i udzielenie jeszcze zwiększonej nieco pomocy finansowej na realizację tego zadania, stąd też potrzebna jest uchwała zmieniająca. Dziękuję za pytania. Przegłosowujemy teraz poprawkę do uchwały Pana Burmistrza do porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem rozszerzenia porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada ustaliła porządek obrad 15 głosami za przy konferencji obecnej. Przechodzimy do jego realizacji, a więc jesteśmy w punkcie zgłaszania interpelacji. Proszę bardzo, radny mówi, żeby to sprawnie było, to ja proszę o badania i resztę na piśmie. Skoro jest o godzinę, jak badać, czy mówię, że tylko godzinę można być na sesji, czyli wszyscy musimy wyrazić. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, moje zapytanie jest na dostępny interpelacji, który zgłosiłem w kwestii łącznika, o którym zresztą rozmawialiśmy, między drogą województwa do Kominka. To bardzo po prostu niesamowite. Chciałbym, żeby jakieś działania podjąć. Ja nie wiem, padają różne sugestie ze strony mieszkańców, na przykład taka, żeby ułożyć sposób, skoro zarząd dróg wojewódzkich tego nie zrobił. Oczywiście to pytanie kieruję w zarządu dróg wojewódzkich, tak powiem, poprzez Pana Burmistrza. No jest to oczywiście bardzo smutne, że wielokrotnie w tej kwestii zabieram głos. Natomiast naprawdę tam się można zawiesić do spokoju. Bardzo bym chciał, żeby ktoś właśnie z gminy przyjechał i próbował po prostu starać się skręcić w lewo w drugiej gminy. Jest to naprawdę problem. Bardzo proszę o naciskanie na tych ludzi, ja nie wiem, może wysyłanie jakieś systematyczne pismy mailowe, zarzucenie i po prostu problem. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Jeśli można. Proszę bardzo. Ja również bardzo szybko w imieniu swoim, myślę, znacznej części mieszkańców całej gminy. Chciałbym Panu Burmistrzowi pogratulować skutecznego ubiegania się o środki na modernizację rybackiego zalewu. Niewykazana kwota ponad 1 000 000 zł. Dzisiaj będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Mam nadzieję i życzę sobie i wszystkim mieszkańcom, aby ta inwestycja przebiegła rzetelnie i aby wszystkie założenia zostały zrealizowane. Serdecznie gratuluję, że tę kwotę udało się pozyskać. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, kieruję wniosek do Pana Burmistrza wystawiającego Pana. Niniejszym wnioskuję do Pana Burmistrza o opracowanie i ustawienie w postaci kartek informacyjnych regulaminu korzystania z parków miejskich w Bychawie. W związku z niszczeniem mienia, zaśmiecania parków, korzystania z urządzeń parkowych w sposób powodujący ich dewastację, niezbędne jest opracowanie informacji o dopuszczalnych formach korzystania z tych mienia. Postawienie takich kamer przy każdym wejściu pozwoli służbom porządkowym wręcz na egzekwowanie prawa i przyzwoitego zachowania. Przy wiernym zachowaniu służb odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa, wiernym zachowaniu mieszkańców naszego miasta, ta część odpowiedzialnej naszej młodzieży będzie dalej degradowała nasze wspólne dobro, nasze miasto. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy do kolejnego.
działalności, ale również za zapraszamy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, można zacząć od informacji, że za uchwał na poprzedniej sesji Rada Ministrów uchwała podjęła 7 uchwał. Wszystkie w obowiązującym trybie i terenie zostały przedłożone organom nadzoru. Uchwała Rady Ministrów wychwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 20. Uchwała obecnie została przekazana do ogłoszenia w Dniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. W związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości została zawarta umowa. W związku z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości została też stosowna umowa zawarta. W związku z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia stosowności przesyłu nieruchomości została podpisana. Umowa jest w trakcie już przygotowania. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia lokalnego programu wsparcia seniorów została przekazana przed Komisją Pomocy Społecznej w Hamie. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia przez gminę uchwała pomocy finansowej Gminy Lubelskiego została wysłana do Zarządu Województwa i do Zarządu Województwa Lubelskiego. Uchwała Rady Miejskiej wychwała zmieniająca uchwałę z prawidzielem przez gminę uchwała pomocy finansowej powiatu lubelskiemu została wysłana do Zarządu Powiatu w Gdynie oraz do Zarządu Powiatu w Mieście Wąwozie. Już 7 października bieżącego roku do Urzędu Miejskiego w Hamie będą uzewnętrzeni uszczelnienie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Hamie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych w części obejmującej paragrafie 11 i 49 uchwały oraz załącznik nr 1 artykuł 10 w części obejmującej ten oznaczony symbolem 10.1 UKS. Jak 7 października zastosowane zostało pismo do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o godzinie z wyjaśnieniami, czy nie doszło do istotnego naruszenia zasad porównania planu w zakresie powodującym niewagi uchwały Rady Miejskiej w Hamie. Z przyjemnością stwierdzam, że wojewoda w trybie nadzoru uwzględnił nasze uwagi. W związku z tym 14 października do urzędu naszego wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze, które w zasadzie obejmowało tylko w paragrafie 11 nieważne zdania, czy połowy zdania oraz minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych i dwa słowa w tym paragrafie budowlane. I to jest tylko wykreślenie, ono nie wpływa generalnie na zasadniczy tok planu, można powiedzieć w związku z tym, że mimo tej maleńkiej uwagi dosłownie nasz plan zagospodarowania wszedł w życie, co napawa optymizmem, dlatego że z informacji, które mamy, wiemy, że duża część planów zostaje przez organ nadzoru w części unieważniana, a nawet u jednego z naszych sąsiadów został taki plan całkowicie odesłany jakby do adapta. W związku z tym już mieszkańcy miasta wnioskujący o zmiany mogą z tych zmian po prostu korzystać. Natomiast już korzystając później, to proces uchwalenia planu dla obszarów wiejskich przerwał się w związku z koronawirusem, procedurami i koniecznością uzyskania odrolnienia w Ministerstwie Rolnictwa. To nie jest proces łatwy. Dla przykładu powiem, żeby Państwo byli przygotowani, gmina Konopnica z tym tematem ciągnie się od lutego poprzedniego roku i jeszcze nie uzyskała stanowiska Ministerstwa Rolnictwa. Więc tu niestety musimy uzbroić się cierpliwość, będziemy się starać ten proces maksymalnie przyspieszyć, ale też znaczna jest ilość obszarów przeznaczonych do obronienia w klasach gleby drugiej i trzeciej, więc niestety tutaj jest problem, a jest to powierzchnia ponad 100 hektarów. Który zapowiadam, że tu będziemy trochę zamieszczać ten pewnie się budować. I tyle, żeby nie przedłużać tego komunikatu. Jeżeli chodzi o sprawozdanie z pracy burmistrza, to najważniejsze rzeczy. 6 października wspólnie z audytorem omówiliśmy spotkanie dotyczące przeprowadzonego audytu wewnętrznego wykazu Centrum Kultury ze stosownymi oczywiście zaleceniami, które do kierownictwa tej jednostki dyrektora zostały skierowane. 12 października odbyłem na Rady Kierownictwa w sprawie funkcjonowania urzędu oczywiście w czasie epidemii. Spotkałem się z pracownikami w sprawie pracy urzędu z poszczególnymi wydziałami po kolei, tak aby najważniejsze informacje przekazać i poinformować pracowników, w jaki sposób będziemy funkcjonować i jak należy się w tej sytuacji zachować. I tu od razu, żeby nie przedłużać tej informacji, proszę Państwa, ze względu na panującą sytuację i zachorowania różnego typu, nie tylko związane z koronawirusem, zmuszeni byliśmy do podjęcia systemu pracy zmianowej.
Ta praca zmianowa trwa od godziny 7 rano do godziny 19 wieczorem w dwóch zmianach. Nie wpływa to generalnie na przyjęcie tych nielicznych interesantów, czy ograniczenia są, wynikają z istoty rzeczy, ale we wszystkich sprawach bardzo ważnych, do których jesteśmy zobowiązani przyjmowania interesantów, takich jak na przykład sprawy dotyczące meldunków Urzędu Stanu Cywilnego i nie tylko, staramy się przyjmować i oczywiście we wszystkich sprawach, które są związane z żywotnymi realizacjami podjętych wcześniej zobowiązań, czy też planów inwestycyjnych. Także informuję i proszę o wyrozumiałość, jeżeli są utrudnienia, przepraszamy, ale niestety urzędy zamykają się i my musimy również ograniczyć z tego powodu jak gdyby przyjmowanie interesantów. Proszę również o kontaktowanie się drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Podobnie odbyłem spotkanie z kierownikami jednostek na ten temat, bo wiadomo, szkoły i nie tylko wszystkie te jednostki potrzebowały informacji, więc tych odpraw było szereg, jak się mówi. 15 października uczestniczyłem w spotkaniu online w sprawie realizacji powszechnego spisu rolnego. Tam w tym czasie mówiono o realizacji tego spisu, o postępach prac, o problemach. Takie spotkanie odbywa się cyklicznie, kolejne będzie jutro, taka telekonferencja o godzinie 10. Apeluję w tym momencie do Państwa, wszystkich tych, którzy oglądają nas również, o to, żeby jeśli Państwo jeszcze tej współpracy nie podjęli, zgłoszą się nasi funkcjonariusze spisowi, żeby podjąć tą współpracę, bo do końca listopada powinniśmy ten spis zakończyć. Także proszę o wyrozumiałość, cierpliwość, ale jednocześnie, żeby nie odkładać tej czynności na ostatni moment. 29 października była ponowna narada dotycząca funkcjonowania urzędu, bo wiadomo, że pojawiały się zmienne tutaj w sytuacji pandemicznej. Uczestniczyłem ponadto w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gorzycach. Trzeba było być osobiście, choć spotkanie to miało odrębnie, to proceduralny charakter. Odbyłem też posiedzenie burmistrza, podczas którego przyjąłem z wyjątkiem tej ostatniej uchwały materiału na dzisiejszą sesję. Zapoznałem się z informacją o realizacji zadań oświatowych za rok poprzedni 2019-2020 i o wynikach nadzoru pedagogicznego w szkołach prowadzonych przez gminę Wypawa. Stosowne materiały będą przedmiotem analizy Komisji Rady zgodnie z przyjętym harmonogramem. No, ze względu na sytuację pandemiczną nie proponowaliśmy tego na dzisiejszą sesję. 30 października podpisałem umowę dotyczącą dofinansowania projektu pod nazwą poprawa dostępności do obiektu dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zaległej Wypawie. I tutaj, tak jak Pan Przewodniczący Mateusz Wróblewski powiedział, no, wypada się wszystkim nam cieszyć, bo ten projekt lata chodził, staraliśmy się, robiliśmy różnego rodzaju opracowania, wydawało się, że uda się wcześniej go sfinalizować. Jest to niesłychanie ważne, nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania zbiornika samego, bo to ono było również zagrożone, jak i również no, dostępności stopnia możliwości wykorzystania celów rekreacyjnych. Będzie to z całą pewnością dobrze wydatkowany pieniądz i na pewno wizerunek nasz poprawi i atrakcyjność turystyczną, rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla osób, które tutaj przybywają. I to są najważniejsze sprawy związane z moją pracą do dnia dzisiejszej sesji. Oczywiście tych spraw związanych z reagowaniem na koronawirusa i wyzwania z tym związane było bardzo, bardzo wiele. Także jeszcze raz proszę o wyrozumiałość, jeżeli coś jest z lekkim opóźnieniem, system zmianowy też powoduje zakłócenia, ponadto część pracowników jest na zwolnieniach lekarskich bądź na kwarantannie. Jest istotne utrudnienie w funkcjonowaniu urzędu, ale robimy wszystko, żeby zapewnić ciągłość naszej pracy i obsługi niezbędnych spraw interesantów. Dziękuję. Dziękuję. Czy do informacji Pana Burmistrza są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do bloku uchwał. Pierwsza z nich to uchwała w sprawie zmian prognozy finansowej. Panią Skarbnik, prosimy o prowadzenie. Proszę Państwa, najważniejsze, do których wychowa ma uprawnienia do zmiany załącznika wykazu przedsięwzięć. Po pierwsze, otrzymaliśmy środki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaraszów.
ponieważ z Funduszu Dróg Samorządowych i w myśl ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych jest to zadanie jednoroczne, natomiast u nas przekracza to rok budżetowy, to w tym roku otrzymamy środki, a w następnym ogłosimy przetarg, rozstrzygniemy przetarg i aby ten przetarg móc rozstrzygnąć, to muszą być zaplanowane w przedsięwzięciach wydatki. I macie Państwo w 2021 roku 869 229 zł wydatki na tą drogę w miejscowości Zaraszów. Ze względu na to, że podpisaliśmy umowę bardzo późno na poprawę dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego, tam były bardzo znikome wydatki w roku 2020, ale zostają one przesunięte na rok 2021. Dostosowano także plan wydatków w ekoenergii ze względu na to, że w roku 2020 będą zamontowane tylko część kotłów, gdzie mieszkańcy zgłosili, że muszą te kotły na biomasę mieć, bo po prostu nie mają pieców już na ten sezon. Natomiast resztę pieców, montaż reszty pieców i urządzeń fotowoltaicznych będzie w roku 2021. Ponieważ przetarg na kotły został rozstrzygnięty w kwocie wyższej, jest także zwiększenie wydatków na to zadanie. Następnie ze względu na planie było na rok 2020 i 2021 wymiana dachu na ulicy Pileckiego na budynku. Proszę Państwa, ze względu na to, że tam pozwolenie jest konieczne, pozwolenie konserwatora zabytków, czekamy na to pozwolenie. Jeżeli będzie, to zostanie ogłoszony przetarg, ale może wykonawca, część wykona tego zadania, ale płatność na pewno będzie w roku 2021 i zostało przesunięte, aby w roku 2020 zostało 3,5 tysiące złotych na dokumentację. I wpłynęły 3 wnioski na ustalenie przebiegu granic. 2 miejscowości Wola Gałęzowska i Stara Wieś, 3-1. I ponieważ tak samo konieczne jest zaczęcie postępowania i zawarcie umów, jest to kwota 28 tysięcy złotych. Natomiast załącznik prognoza długu jest dostosowany do uchwały budżetowej, ale ponieważ do zmian uchwały budżetowej, ponieważ Państwo otrzymali nową uchwałę budżetową, bo w międzyczasie wpłynęły środki także, z czego tylko można się cieszyć. W związku z tym będzie też dostosowana i wieloletnia prognoza długu do tych nowych kwot. Jeszcze powiem tak, że 2021 rok będzie dostosowany, bo wstępny projekt budżetu jest, akurat są większe o około 2 milionów dochody i wydatki, więc te kwoty będą po prostu większe dochodów i wydatków na rok 2021. Dziękuję. Dziękuję. Czy standardowo mogę czuć się zwolniony z odczytywania dobrej treści? Dziękuję. Pytań nie widzę, bo proszę opinię komisji. Komisja Polityki zaopiniowała zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Bychawie z 5 listopada 2020 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zaproponowaną w kształcie, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Podobnie w przypadku głosów wstrzymujących i głosów przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy obecności 15 radnych i przed nami zmiany w uchwale budżetowej na obecne roki. Znowu prosimy Panią Skarbnik. Proszę Państwa, Państwo otrzymali nową uchwałę budżetową po zmianach, które po prostu omówię, bo jest to dość obszerne załączniki, więc też chyba jeżeli omówię, to one się zgadzają z tym, co Państwo mają w nowym projekcie uchwały.
Po pierwsze, w dotacjach na zadania zlecone macie Państwo dotację 6310 zwiększenie na projekt za życiem dla środowiskowego domu samopomocy. Poprawka jest, że na dodatki energetyczne zmniejszono nam dotację o 92,12 zł i to zostaje wprowadzone. Natomiast na obsługę kart dużej rodziny zwiększono dotację o 320 zł. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o dochody własne, to podpisaliśmy umowę właśnie dzisiaj na kwotę 110 tysięcy złotych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP. Wychawka pierwsza, wychawka druga, Wola Gałęzowska, Wola Duża, Zaraszów, Gałęzów, Olszowiec i Stara Wieś Druga. Więc to jest wprowadzone właśnie w tych poprawkach. I Państwo dalej macie w gospodarce komunalnej, jeżeli rata za odpady wpłynie w podobnej wysokości jak ta trzecia, to będzie to kwota 61 tysięcy złotych większa niż obecny plan. A w pozostałej działalności jest zmniejszone dochody z tytułu podatku VAT, ponieważ tylko w tym roku będzie część kotów. Zapłacimy za te właśnie w tym projekcie ekoenergia w miesiącu grudniu, więc VAT nam wpłynie, odliczymy dopiero w miesiącu styczniu. Natomiast jest podatek VAT tylko z roku 2019, który właśnie otrzymamy 5261. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, to tak jak już Państwu przy omawianiu WPF-u mówiłam, że otrzymaliśmy środki z FDS-u 608 459 zł na przebudowę drogi gminy w miejscowości Zaraszów. Natomiast w gospodarce komunalnej są przesunięte na rok 2021 dochody z budżetu państwa na właśnie modernizację obiektów, zagospodarowanie, przepraszam, przestrzeni przy zalewie. I są po prostu przesunięte środki skład mieszkańców na ekoenergię, na fotowoltaikę i część pieców na rok 2021. Środki z Unii Europejskiej. Pierwsza poprawka, że otrzymaliśmy już pierwszą jakby transzę wypłaty środków na oświetlenie, nawet no niespodziewanie, bo po prostu złożyliśmy wniosek i środki od razu, gdzie zawsze było w ciągu 3 miesięcy. Na oświetlenie dróg i to jest kwota 24 976 zł i 52 grosze. Natomiast ze względu po prostu na przesunięcie projektu do poprawy dostępności do dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie, przeniesienie jest zarówno dochodów, jak i wydatków na rok 2021 i tak samo wydatków na projekt ekoenergia. Wydatki, zmiany w wydatkach. Zwiększony jest na remont i bieżące utrzymanie dróg 20 tysięcy złotych. Czekają nas może jakieś roztopy, a może też bieżące w listopadzie jakieś sprzątnięcie chodnika z lodu. W gospodarce gruntami jest 7150 zł, remont budynku, zobowiązanie mnie inspektorów nadzorów do tego remontu przy ulicy Kwiatkowskiego. I proszę Państwa, w strażach, w ochotniczych strażach pożarnych poprawka właśnie wprowadzona jest w wydatkach 110 tysięcy złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia. Dwa działy, 801 i 854, jest to pomiędzy i działami i rozdziałami zmiany w szkołach. Natomiast te zmiany się bilansują. Jest to pomiędzy planami zmian. Jedynie jest dołożone do 6500 zł do przedszkola na zagospodarowanie przy przedszkolu przestrzeni. W gospodarce komunalnej do gospodarki odpadów zwiększenie planu o 61 tysięcy zarówno w dochodach, jak i wydatkach. Pozostałej działalności zmniejszona kwota o 16 290 zł i 95 groszy. Proszę Państwa, nie będzie remontu w tym roku ścieżki przy zalewie ze względu na to, że ona jest w projekcie na następny rok.
Nie było planowane tutaj kwoty na wykonanie jakichś studiów wykonalności, ponieważ wszystkie nam projekty już przeszły, w tym roku już nie będzie naboru, więc zostaje to zmniejszone. Zadania zlecone, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Za życiem 6310, zmniejszenie 92 zł i 12 groszy, dodatki energetyczne, obsługa kart dużej rodziny, zwiększenie 320 zł. Wydatki na podstawie umów, właśnie pomoc finansowa zwiększona dla powiatu lubelskiego, ponieważ jest to kwota niewielka, na transport zbiorowy. Po przeliczeniu tras powiat poprosił, że 2477 zł jest za mało i prosi dodać. Wydatki majątkowe. Przesunięcie wymiany dachu na ulicy Pileckiego na rok 2021 przy stadionie utwardzenie placu o 5 tysięcy zwiększenie ze względu na zakup nowej kostki. Wydatki na projekty z udziałem środków Unii Europejskiej w oświetleniu jest przeniesione między paragrafami, z tym, że proszę Państwa, tam nie ma budżetu Państwa. Dopiero będzie w przyszłym roku. Jest źle wpisane w załączniku, możecie sobie Państwo wykreślić te 400 parę złotych, jest to w zadaniach własnych, w udziale własnych. Pozostałe działalności, tak jak już nie mówiłam, i w ekoenergii są zmniejszone wydatki, ale przeniesieniem na następny rok realizacji i ekoenergia dodanie na następny rok także po prostu tego, co jest więcej, kwota w przetargu na montaż kotów. No i wydatki na realizację zadań w drodze umów między JST. Ponieważ Zarząd Województwa Lubelskiego rozstrzygnął przetarg na przebudowę tego pasa ruchu skrętu w prawo, skrzyżowania w Bychawie i kwota była ponad 40 tysięcy, tam 500 parę złotych większa, poprosił nas, że sami sfinansują kwotę te 50% i my, żebyśmy dołożyli 50%. Była to kwota dokładnie chyba 20 206, prawie 207 zł. Ponieważ my mieliśmy już 95 zł w planie, to Państwo macie zwiększenie o 20 132 zł. I w poprzedniej uchwale Państwo zmniejszyli pomoc ze względu też na przetarg i tańszy na budowę chodnika w Bychawce II. Jest to dostosowanie, zmniejszenie do uchwały budżetowej o pomocy. Ze względu na wszystkie te zmiany zostało pomiędzy zwiększeniem pomocy finansowej, a wprowadzenie środków z Unii Europejskiej na budowę oświetlenia 5 tysięcy, to kredyt jest zmniejszony o 150 tysięcy. Państwo macie 145, jest 150 tysięcy. Jest zmniejszone o 3250 zł spłata pożyczki przez OSP Zaraszów w Polonie. Ze względu na pandemię nie mają możliwości zarobkowania, więc poprosili o przeniesienie tej kwoty na następny rok i wydłużenie okresu spłaty. No i przy rozkładach jest wprowadzona kwota 608 459 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, która wpłynie w tym roku i będzie leżeć sobie właśnie, to jest taka jakby lokata na następny rok, czyli jest w rozkładach po stronie lokat. No i Stowarzyszenie Kreatywna Bychowa poprosiło o pożyczkę w kwocie 44 448 zł. Jak dostaną dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to w następnym roku tą pożyczkę oddadzą. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są pytania do więźni? Nie widzę, poproszę opinii komisji. Opinia pozytywnie opiniuje proponowaną zmianę w uchwale budżetowej. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Bychowie z 5 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
odpowiedniego przycisku w przypadku wydania głosu innego niż dla. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy obecności 15 radnych i kolejna z uchwał to jest zmieniająca uchwała w sprawie udzielenia przez gminę Bychowo pomocy finansowej powiatowi lubelskiemu i znowu prosimy panią skarbnik. Proszę państwa, tak jak mówiłam, powiat lubelski poprosił nam o zwiększenie o kwotę niecałe 2,5 tysiąca złotych na właśnie lokalny transport. Jest to przychylenie się, tak jak w uchwale budżetowej jest wpisana nowa kwota zwiększająca 19 591, a była 17 700 i coś. 17 700 z grosza. Dziękuję. Są pytania? Poproszę opinię komisji. Komisja również pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w uchwale z 5 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Bychowo pomocy finansowej powiatowi lubelskiemu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zaproponowaną w kształcie? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku i proszę o oddanie w taki sam sposób głosów wstrzymujących i głosów przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym. I ostatnia z uchwał zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Bychowa pomocy finansowej województwu lubelskiemu i poprosimy panią skarbnik. Proszę państwa, znowu tak jak właśnie objaśniałam do zmian uchwały budżetowej, województwo lubelskie poprosiło nas o zwiększenie pomocy, gdyż rozstrzygnęło przetarg na przebudowę skrzyżowania w Bychowie. I kwota była ponad 40 500 zł, no większa. Wobec tego po 50% dofinansowania od nas i od nich. Jest to nowa kwota, było 97 000, jest 117 226 zł, 87 groszy. Dziękuję. Czy są pytania? Poproszę opinię komisji. Opinia komisji jest pozytywna odnośnie tej uchwały. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Bychowie z 5 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Bychowo pomocy finansowej województwu lubelskiemu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zaproponowaną w kształcie, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. W podobny sposób proszę o te głosy przeciwne i głosy wstrzymujące. Wszyscy oddali głos. Stwierdzę, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy obecności 15 radnych. Uchwałę mamy za sobą. Teraz kolejny punkt naszego posiedzenia. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublinie przysłał na moje ręce wyniki analizy oświadczeń majątkowych. W żadnym z nich nie stwierdzono nieprawidłowości takich, aby można było, czy naczelnik znalazł podstawy do podejmowania dalszych działań. I ja sam jakiegoś nie wskazywałem również nieprawidłowości w oświadczeniach. Jest kilka drobnych błędów i tutaj proszę o państwa radnych, którzy chcieliby zapoznać się ze szczegółami, o wizytę u radu pani Moniki. Ale to nie są błędy, które, jak wspomniałem i potwierdził naczelnik Urzędu Skarbowego, żeby jakiekolwiek czynności dalsze wykonywać. To są takie brak wskazania małżeńskiej wspólnoty lub majątku odrębnego, brak podania stanowiska funkcji, łączne podanie dowodu, wiedza radnego, a powinny być inne dowody, powinny być rozdzielone. Któryś z radnych nie podał diety jako jednego z dowodów. To są takiego rodzaju drobne niezgodności. No i cóż, jesteśmy w sprawach organizacyjnych, pan również. Oświadczeń złożonych burmistrzowi. Też, żeby nie przedłużać, to w zasadzie mogę powiedzieć to, co pan przewodniczący powiedział, że również w tym wypadku Urząd Skarbowy nie stwierdził potrzeby badania dodatkowego. Też są drobne nieprawidłowości. W jednym wypadku został wyznaczony dodatkowy 14-dniowy termin na złożenie oświadczenia majątkowego, ten termin spełniony.
Są też drobne nieścisłości, tak jak na przykład jak brak w oświadczeniu zobowiązań pieniężnych w wartości 10 tysięcy złotych, w nagłówku brak oznaczenia, kogo oświadczenie dotyczy, niewłaściwie wykazano budynki gospodarcze, nie wskazano miejsca zatrudnienia, brak określenia warunków, na jakich został zaciągnięty kredyt, ale nie są to żadne nieprawidłowości, które by skutkowały koniecznością kierowania sprawy na przykład do CBA, co zresztą podobnie stwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego. Oczywiście osoby zostały poinformowane o nieprawidłowościach i potrzebie usunięcia i niepraktykowania tego typu rzeczy na stan. Dziękuję za pytanie. No cóż, wobec wyczerpania porządku zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu radnym za przybycie, Państwu za nieustannie, wszystkim Państwu dziękuję również za